W pracy, drogi Patryczku, było jak w raju. Same gołe baby. Same ludzie sukcesu, którzy chcieli mnie pchnąć, ale nie od tyłu, tylko do przodu, by zacząć rozwijać swoje żagle, swoje skrzydła ku swoim marzeniom. Nie będę się wkurzał, bo opanowuje mnie spokój. Tylko i wyłącznie spokój otacza mój pokój, w którym się właśnie znajduję. I nikt się nie śmieje, ja się nie śmieję, czat się nie śmieje, ani ten gacek się śmieje w stylu. Jest spokój i spokój. I właśnie, jeżeli nie ogarnie ci spokój, to ci na łeb. Chuby, drętwy, gruby łeb. Siedzisz tak jak ten Chińczyk przed Pałacem Kultury i wspominasz swoje stare dobre czasy, kiedy to właśnie miałeś ochotę na tą jedenastolatkę, a ty miałeś już skończone 18 lat, a że nie chciałeś mieć przesrane, to dałeś się na spokój i spotkałeś właśnie tą jedyną osobę, właśnie siebie, siebie wewnątrz siebie, siebie, który cieszy się każdą chwilą. Widzisz przed sobą siebie samego, tak jakbyś patrzył na siebie w lustrze, a na swój widok widzisz, patrzysz, jak coraz bardziej stajesz się bardziej kobieca, bardziej mężczyznowym przystojniakiem. Tak przystojny, że aż kutango nie chce w ogóle zmaleć, bo rośnie jak babka na drożdżach. Podziwiasz swoje ciało, jak ono pięknieje i otacza cię bezwarunkowe szczęście. Szczęście, które nie ma końca ani początku, bo zawsze kij ma dwa końce, a szczęście nie ma ani początku, ani końca, jest zawsze. Także zamknij oczy, otwórz buzię i odleć w niezapomniany, wkładając do buzi lodzika ekipy, który właśnie rozpływa się w twoich ustach. Truskawkowo-bananowo cynamonowy smak, właśnie, który przed chwilą wymyśliłem.